Mazurskie Wędrówki to materiał realizowany przez Telewizję Mazurską dla lokalnej grupy działania Barcja. Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej LIDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Barcja powstała w roku 2008. Jest to stowarzyszenie specjalne, które działa na terenie powiatu kętrzyńskiego i gminy Sępowo. Skupia gminę Barciany, gminę wiejską Kętrzyn, gminę Reszel i gminę Korsze. Specjalne stowarzyszenie dlatego, że nie tylko skupia osoby fizyczne, ale też podmioty typu gminy. Inne stowarzyszenia nie mają takich uprawnień. Powstało, aby można było pewną kwotę środków unijnych przekazać na ten teren w postaci projektów. W 2009 roku Urząd Marszałkowski przyjął naszą strategię rozwoju i przyznał na tą strategię około 6 milionów złotych. Realizujemy ją do dzisiejszego dnia. Praktycznie środki te zostały już wykorzystane. Trzy główne cele. Rozwój turystyki, poprawienie jakości życia mieszkańców i zmiana myślenia rolników. Myślę o małych przedsiębiorstwach, myślę o mikroprzedsiębiorstwach. To te trzy cele przyświecały nam przez te lata wspólnej pracy. Gmina Korsz. Przede wszystkim jest to pierwsze nasze miejsce, gdzie udało się zbudować amfiteatr. Wspominam to sentymentem, bo to pierwszy projekt. Później innych było wiele. Również w Korszach mamy zmodernizowaną bibliotekę, a także świetlicę w gardzie. Ponadto wiele imprez kulturalnych, chociażby majówka z grochówką. Z mazurskimi wędrówkami udajemy się do Studzieńca, miejscowości położonej na północny zachód od Korsz. Miejscowość powstała w 1340 roku, kiedy to zakon krzyżacki założył tutaj cztery pruskie dobra służebne z obowiązkiem służby zbrojnej na rzecz zamku w Sątocznie. W 1869 roku zbudowano dwór. Przez około 50 lat był dzierżawiony przez rodzinę Grams, która posiadała w pobliżu własne majątki. Dzierżawa wygasła pod koniec XIX wieku. W 1905 roku ówczesny właściciel Franz von Fressin przekształcił folwark w majątek szlachecki. W 1932 roku majątek ten poddany został parcelacji. Powstała wieś chłopska licząca 15 gospodarstw rolnych oraz 10 zagród kolonijnych rzemieślniczo-chłopskich. Po 1945 roku wieś zasiedlona została przez Polaków z Kresów Wschodnich. W Studzieńcu swoją siedzibę posiada Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Dolina Gubra, które dzięki wsparciu lokalnej grupy działania Barcja zrealizowało tzw. małe projekty mające na celu rozwój turystyki i promocję regionu. Główne cele naszego stowarzyszenia to przede wszystkim wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Stawiamy tutaj na młodzież, chcemy im pokazać jakieś inne kierunki działania. Uruchomiliśmy właśnie głównie dzięki w tym działaniu drużynę harcerską, skauci z Doliny Gubra, którzy też działają już 2 lata i z dużym powodzeniem jeżdżą na rajdy, na biwaki, zajmują tam czołowe miejsca w jakichś festiwalach, także no i uczą się takiej odpowiedzialności społecznej. Często chodzimy, robimy z nimi czyny społeczne. Mamy jeszcze w swoich działaniach rozwój turystyki i poprawa wizerunku regionu. I w tym temacie udało nam się uaktywnić szlak kajakowy rzeką Guber z Prosny do Sępopola. To bardzo nowatorskie. Myślę, że nazwano nas takimi gubernatorami Gubra i myślę, że to jest dobre określenie. Po prostu ten szlak przetarliśmy, oczyściliśmy i nawet postawiliśmy już przystań w Prośnie, gdzie te spływy zaczynają się. Co roku organizujemy cykliczny spływ Doliną Gubra.
z Prosny do samych stopek, do granicy. Dużo ludzi w tym bierze udział, około 20, na początku maja, na koniec maja, tak jak już jest ciepły. To jest taki, tak już był, trzeci majowy spływ już się odbył w tym roku. Ze Studzieńca udajemy się do odległej o 8 km Prosny. Tam odbywają się spływy kajakowe rzeką Guber. Rodzinne wycieczki organizowało Stowarzyszenie Dolina Gubra, a finansowała Barcja. Po drodze zajeżdżamy na chwilę do Kałwąg. Kałwągi, wieś powstała w XIV wieku jako wieś czynszowa na prawie chełmińskim. W 1359 roku obszar miejscowości został powiększony o dwie morgi przez wielkiego mistrza krzyżackiego. We wsi była też karczma, której mury stoją do dziś. W 1913 roku Kałwągi należały do dóbr grafa Fritza zu Eulenburga w Prośnie. W roku 1939 w Kałwągach była dwuklasowa szkoła. Po II wojnie światowej powstała tu szkoła podstawowa, która w 1970 roku miała już 8 oddziałów. We wsi w 1908 roku znajdowała się cegielnia. Pozostawiamy Kałwągi i udajemy się do Prosny. Wieś lokował w roku 1376 wielki mistrz krzyżacki na prawie chełmińskim. Od XIV wieku do 1945 roku Prosna była w posiadaniu rodu zu Eulenburg. Przodkowie tej rodziny przybyli z Saksonii, aby jako rycerze krzyżaccy uczestniczyć w wojnie trzynastoletniej. Sądoczno było główną siedzibą rodu do roku 1610, a następnie Prosna. Pierwszy murowany dwór w Prośnie wybudowany został w latach 1610-1620. Rezydencja została rozbudowana w latach 1667-1668. Naroński, polski architekt, przedstawił ciekawą wizję pałacu z wyraźnie rysującym się korpusem głównym, zdobionym trzema naczółkami i przykrytym spadzistym dachem. Całości dopełniał ogród i rozległy park krajobrazowy położony w zakolu Gubra oraz zabudowania gospodarcze sytuowane w północno-wschodniej części założenia. Przez blisko dwa stulecia pałac w niezmienionej formie pełnił funkcję głównej siedziby cieszącego się coraz większym poważaniem rodu. Budynek został przebudowany w 1860 roku w neogotyckim stylu. W wyniku przebudowy zniknęła barokowa rezydencja znana z zachowanych rysunków. Powstał romantyczny zameczek, którego jednak wielkość i bogactwo wykończenia wyraźnie wskazywały na wysokość pozycji właścicieli. W latach 1945-46 w pałacu stacjonowali Rosjanie. Po ich odejściu we wnętrzach zostały jedynie szafy biblioteczne i trochę uszkodzonych mebli. Lata powojenne to okres powolnego upadku pałacu. Obecnie pałac w Prośnie lub to, co z niego zostało, to tylko stojące kikuty ścian obrośnięte gdzieniegdzie dzikim winem. Zachował się park z liczącymi ponad 200 lat dębami i świerkami.
Porszach notowaliśmy przez noc chyba albo dwie, nie pamiętam już, jak przewieźli nas tym pociągiem. Mhm. A później przyjechał ktoś stąd z Prośny i na przyczepie przywieźli nas do tego, postawili na podwórku w tym majątku. I tak siedzieliśmy, aż mieszkania znaleźli. A skąd pani przyjechała? Skąd państwa przywieźli? A tam w Rzeszowskim byliśmy u męża, mhm, w domu. Mieszkaliśmy tam no, 2 lata chyba. No i później mieszkania znaleźli. Takie były jakie puste mieszkania, duże, okropne, jeszcze większe jak to. I tam musieliśmy mieszkać jakiś czas. A później tak w innym mieszkaniu, tak z boku, to kobieta z rodziną swoją wyprowadziła się tutaj na osiedle mieszkać, bo mieszkanie się zwolniło i ona chciała tutaj iść. A my przeszli później na drugie mieszkanie. A tam już było lepiej, było mniejsze i no, lepsze całkiem było to mieszkanie. I tam mieszkaliśmy. U piwnicy była woda. Pewna piwnica wody była pod naszym mieszkaniem. Jak później my przyszli już do tamtego innego mieszkania, to tam woda była w piwnicy. I córka miała jakieś 2 lata, to trochę chorowała. I tak się starał i tego. A później tutaj kobieta mieszkała sama, dwoje dzieci miała. Wyprowadziła się, bo ona chciała do Korsz iść. I w Korszach mieszkała. Nie w Korszach, Glitajna, przepraszam. I tak. Ciężkie to były czasy. Bo, no, tak, ciężkie. Bardzo. Dlaczego? No i ona tam pracowała później w Korszach. A my już tutaj mieszkali później. 3 dzieci już miałam wtedy. Kiedyś to tak, jak mąż poszedł do pracy, pracował trochę, ale niedługo. Ale trzeba było kogoś, jak to nazywali kiedyś, posyłka z domu. Ktoś musiał jeszcze drugi iść do pracy, to dopiero dostawał, tak nazywali kiedyś, ornaria. Zbożem płacili, to tam mm-hmm. pieniędzy to bardzo malutko pieniędzy, mm-hmm. więcej tak zboże, tak. To działki tam pod ziemniaki dawali, tak. Mm-hmm. Takie było. A jak pani tu przyjechała, to dużo było to ludzi? Dużo ludzi mieszkało w Prośnie? No i pani było, ale to tak, kiedyś tak było. Tu przyjechali, pomieszkali tam może miesiąc, może nawet nie. I się wyprowadzają, jadą dalej gdzieś, szukają innego miejsca. No było prawie, ale tylko tutaj, nowych bloków tam nie było nic jeszcze. Mhm. Tylko tutaj te stare budynki były. Mhm. No to mieszkali, wszędzie ludzie byli wtedy. Ale to tak było, nieraz wyszedł, patrzysz na szosę, już jedzie na przyczepie i ludzie się przeprowadzają. Jedne w drugą stronę, tamte w drugą stronę jadą i przeprowadzali się ludzie, nie siedzieli długo kiedyś. A później, a my już tak jak przesiedli tutaj. I tak się siedzi na jednym miejscu, bo co się ciągać gdzieś tam, szukać innego, lepszego, jak to wszędzie to samo było. Ale ludzie trochę mieszkali tam. W tym pałacu? W pałacu, no. Mhm. Później już trochę to tak mieszkali niektórzy. Ale nie, może ja wiem, za 3-4 rodziny, więcej nie. A tak takie były pokoje duże, to jak tak żniwa, jak jest więcej roboty, a ludzi mało było, to sprowadzali. Wojsko było nieraz, przyjeżdżali do roboty. No i to te, kiedyś byli takie junaki nazywali, albo junaczki, kobiety, tam dziewczyny młode i chłopaki przyjeżdżali tego, przesyłali ich tutaj pomagali do pracy, tak, no. Mhm.
To trochę tak było później weselej, tak o, poszedł tam do parku, do koło tego pałacu. To oni tam to śpiewali, to jakieś przestawienia trochę robili, to troszkę tak było raźnie jakoś. A tak to. Trochę się zmieniło, prawda, teraz? No a teraz to już każdy sobie siedzi w domu, telewizor ogląda, bo to nie ma. A kiedyś to trochę ludzie się schodzili tam gdzieś, no, jak tak na przykład tam koło pałacu. Ja trochę tam oglądali, to tam piłkę grali, to tak, takie było trochę rozrywki. A była tu kiedyś jakaś na przykład świetlica albo nie wiem, jakieś tam miejsce, gdzie ludzie się gromadzili? No to w pałacu tylko było, w pałacu, no. No to już później, te parę lat, to później były takie troszkę przedstawienia jakieś, albo coś tam było, tak. Albo tańczyli, to. No, czasami zabawę robili niektórzy, ale, bo to tam było gdzie. Było dużo pokoju. To był po prostu taki dom, tam jedna rodzina mieszkała, to tak, i kuchnia, i pokój, i wszystko razem to było. I spało kilkanaście osób tym, a przecież druga rodzina mieszkała znowu, też takie same mieszkania, i kuchnia, i pokój, i wszystko razem było. No, na przykład jak my mieli krowy, i to sąsiedzi mieli też krowy. Jak nasza krowa się nie doiła, to ja od nich brałam mleko, bo dzieci byli, nie? To dzieciom trzeba mleka. Jak tego. Jak u nich się nie doiło, nie mieli mleka, no to ode mnie brali. Ja była w Niemczech i mąż był. Tak. Przyjechaliśmy z Niemiec, no to trzeba, jak to mówią, trzeba było zaczynać od igły i nitkę, bo nic nie było. Jesteśmy w miejscowości Prosna, jestem tutaj z panią Sołtys, z panią Danutą Kurhan. Proszę powiedzieć, jak długo jest pani tutaj sołtysem? No jestem już tu sołtysem czwarty rok. No to dość długo. No troszkę tak. W lutym teraz będą znowu wybory. No i zobaczymy, jak dalej będzie. Widzę, że Prosna bardzo się zmieniła, jest dużo kwiatów, jest dużo zmian. Proszę opowiedzieć, jakie działania pani podejmowała? To znaczy, powiem pani tak, ludzie się wszyscy starają, żeby było wszędzie czysto, każdego bloku. I także naprawdę nie mam powodu do narzekania, bo każdy dba o swojego bloku w ogóle, nie tylko. Ktoś przychodzi, widzi gdzieś coś leży, podnosi, naprawdę. I także i z młodzieżą bardzo fajnie mi się pracuje, bo są naprawdę uczciwi i nie broją, jeszcze pomagają mi dużo. Czasami coś podpowiedzą, że to trzeba zrobić i bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. A dużo jest tej młodzieży w Prośnie? No jest trochę. Ale coś państwo organizujecie, im współpracujecie? Oczywiście, w tym roku robiliśmy Dzień Dziecka, później mieliśmy Dni Rodziny, były gry sportowe, były zawody, każdy dostał jakiś upominek. Na Dzień Dziecka też dzieci mieli też upominki, kiełbaskę, napoje, także starałam się. Muzykę mieli też. Dużo jest mieszkańców w Prośnie? W Sołecie mam 365 osób. A proszę mi powiedzieć, w większości to są jacy ludzie? Starsi ludzie. No i starsi ludzie, no ale też jest i młodych, no ale trudno mi teraz powiedzieć dokładnie. Ale no jest tak podzielone, i starsi, i młodzieży też jest sporo, dzieci jest też. Proszę mi powiedzieć, przez te 4 lata, na przełomie tych 4 lat, co się najbardziej w Prośnie zmieniło? No co mogło się zmienić? No zmieniło się to, zmienił się plac zabaw przykładowo dla dzieci. Zmieniły się w ogóle, jeżeli chodzi o porządek, przystanki. Są drzewka posadzone. No tak jak mówię, zadbane są wszędzie, wykoszone jest, wszędzie wszystko jest wykoszone. Nie ma to, że tam gdzieś jakieś zielsko jest. No staram się jakoś tak utrzymać ten porządek. A ludzie chętnie współpracują? Oczywiście. Nieraz jak o coś poproszę, to nie mam żadnych problemów, żeby ktoś tam czegoś mi nie chciał pomóc.
Mówi Pani o wielu działaniach, że wiele się zmieniło, wiele tutaj Pani inicjatyw zrobiła, a proszę powiedzieć, no pewnie są też jeszcze i potrzeby, prawda? No na pewno, że są. No dużo byśmy chcieli. Na przykład nie mamy świetlicy, młodzież nie ma. Mamy tylko ten plac zabaw, no i mamy tam tą altanę postawioną. A wiadomo, gdyby było, byłaby jakaś świetlica, młodzież by miała gdzie się po prostu wieczory spędzić. A tak co, plac zabaw i przystanek, więcej nic tutaj nie mamy. Czyli najważniejsza by była dla Państwa świetlica? No oczywiście, oczywiście. Najważniejsza. No i jeszcze druga sprawa, to bardzo bym chciała, żeby młodzież miała siłownię. Bo mają w tej chwili, ale to nie jest tak, jak powinno być. Udajemy się do oddalonego o niespełna kilometr Sętoczna. Jest to najstarsza miejscowość w powiecie kętrzyńskim. Na zachodnim skraju rozległej Puszczy Dębowej znajdowało się pruskie osiedle. W pobliżu dawnej wyludnionej osady w 1326 roku kontur belgijski pobudował strażnicę dla obrony przed Litwinami. Obok niej niedługo potem zniesiono drewniany kościół spalony przez Litwinów w czasie najazdu w 1347 roku. Obok strażnicy rozwijały się podgrodzie i wieś czynszowa lokowana na prawie chełmińskim. Wiek XVI zapoczątkował upadek dobrze rozwijającej się osady. Przyczyniły się do tego wojny i klęski żywiołowe. Trzy kolejne pożary zniszczyły większość budynków. Ze starego kościoła pozostała jedynie wieża. W 1625 roku spustoszenie poczyniła tu epidemia dżumy. W latach 1656-1657 rabowali i palili miasto Tatarzy, a kolejna dżuma z roku 1709 zdziesiątkowała ludność Sątoczna i okolicznych miejscowości. Kościół Chrystusa Króla w Sątocznie swoją wielkością dominuje nad niewielką osadą. Jest on orientowany względem stron świata, murowany z cegły na kamiennej podmurówce jednonawowy, z większym i niższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Zakrystia mieści się od strony północnej, od strony południa kruchta z przylegającą do niej dawną kaplicą grobową Eulenburgów.
II wojnie światowej życie szybko wróciło do normy. W 1946 roku powstała Gminna Rada Narodowa. Od 1954 roku Sątoczno było siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1949 roku powstało kino, w rok później Biblioteka Wiejska. W latach następnych wybudowano też nowy budynek szkolny. W 1970 roku Sątoczno liczyło 163 mieszkańców. Były tu szkoła podstawowa, biblioteka oraz kino na 100 miejsc. W kościelnej wieży znajdują się dzwony, najstarszy z 1597 roku. Mury kościoła są znacznie starsze, nawy i przyziemia wieży z XIV wieku. Z początków XV wieku jest chór. Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Tu się sprowadziłam na te tereny w 65 roku, dostałam na staż się, dostałam do Prosny, ale tu przyszliśmy do Sątoczna w 70. Jeszcze trochę w Prośnie mieszkałam, chociaż tu byłam zameldowana. W budynkach to się nie zmieniło, nic nie przybyło tak konkretnie. Przez tyle lat nic nie przybyło? Nie przybyło, tylko był remont, to niby remont był. Tego budynku, gdzie nauczyciele mieszkają. To był taki budynek, on był tak jak teraz jest, na tych samych rozmiarach, jako modernizacja to była. To była sala, duża sala, tam były różne zabawy, była scena, na tej scenie muzykanci grali, no ludzie się bawili. No i przyjeżdżało kino objazdowe. Najpierw było kino takie stałe, tylko raz w tygodniu. To tu pracował taki na poczcie Czerwiński, naczelnik. I on miał tą aparaturę taką, co taka dawniejsza była. To on wyświetlał te filmy, to nie wiem jak często, ale przyjeżdżało w międzyczasie kino objazdowe. To oni mieli już inne, większe wymiary, takie kino większe. Tyle, co ja pamiętam. W tym budynku z drugiej strony była taka duża przybudówka, tam był klub. Klub był. No, tam jakieś ciasteczka, jakaś kawa, kto coś chciał. Trochę było tam tej młodzieży, trochę z Prosny, tu z Sątoczna. Teraz to jakoś tak mało tych dzieciaków w Sątocznie. No i była zlewnia mleka. Też była w budynku, to naprzeciwko sklepu, jak teraz jest to naprzeciwko sklepu. Była też taka przybudówka. No taka była zmurowana, murowana była, to była zlewnia mleka. I tu okoliczni tacy, co mieli tam po jednej krowie, po dwie,
czym więcej to było, bo zanim popóźnie wybudowali w Studzieńcu i to zlikwidowali. No i jeszcze tu była gromadzka rada była do 71 roku włącznie. To pamiętam, bo byłam zatrudniona później trochę tu. To w 71 była zlikwidowana. Obecnie ten budynek jeszcze jest. Mieszka nauczyciel na terenie tej gromadzkiej rady. I była tam jeszcze też przybudówka duża. To było to wszystko z tamtej strony. Ten klub i ta mleczarnia była i sala posiedzeń duża gromadzkiej rady. Jak były sesje, to tam były te zebrania, była duża sala. Tyle to pamiętam w tym budynku. W tamtym budynku, co jest tu naprzeciwko, na zakręcie, tam jest teraz, mieszka jedna pani i biblioteka jest z drugiej strony, to tam była szkoła rolnicza, dwuletnia. Zawodowa szkoła rolnicza, prowadził Skorsz. Nie wiem, jakie miał tam wykształcenie dokładnie, ale Mróz. Słyszałaś takie nazwisko w Korszach. To on tu dojeżdżał. Tu przyjeżdżały dziewczyny z osiedla, spod Sępopola, rowerami przyjeżdżały. No i tu nie wiem, jaka ta klasa duża była, ale to była dwuletnia rolnicza. Taka zawodowa szkoła. Ale długo nie była. Te PGR-y tu były naokoło. Ludzie wszyscy pracowali. Jak była ta wolna sobota, każdy miał ten grosz i tej młodzieży było więcej. To przychodzili do tego klubu, a teraz pracy nie ma, to wszystko tak po kątach w zasadzie, to i dorośli się nie zbierają. Ja tylko mogę powiedzieć sama po sobie, jak pracowałam, to było coś zrobić, bo starczało na remont, na to, a teraz jestem sama z jednej renty, to jest ciężko żyć. A jak było nas, no z mężem pracowaliśmy, co innego, ale jak już wdowa, to jedna pensja. Wtedy jakoś więcej ludzie takie byli weselsi do siebie i tak więcej się może spotykali. A teraz każdy tak utknął w tych telewizorach, bo początkowo jak przyjechałam do Sądoczna, to tu mało kto miał telewizor. Nie wiem w ogóle, czy ktoś tam miał. Może tam ktoś miał, już nie pamiętam. No, dopiero wprowadzali telewizory, to tak ludzie się spotykali na ławeczkach i tam coś pośpiewali nieraz i no ja przy jakiejś kiełbasce częściej, a teraz nie. Teraz każdy sobie rzepkę skrobie. Skauci z Doliny Bubra pozdrawiają! Drużyna powstała w 2012 roku. Głównym takim punktem inicjującym było napisanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego. Skauci z Doliny Gubra w poszukiwaniu zabytków historycznych i przyrodniczych regionu. Także to było takim impulsem. Złożyliśmy ten projekt, projekt przeszedł i w tym momencie no, stało się, założyliśmy tą drużynę. Projekt mieliśmy na rok. I głównie przez ten rok realizowaliśmy cele projektu, czyli w okolicy chodziliśmy, inwentaryzowaliśmy jakieś stare zabytki, pomniki przyrody. Później nanieśliśmy to na mapę i z tych wszystkich zbiórek zrobiliśmy materiał filmowy, prezentację, który pokazaliśmy we wszystkich szkołach, znaczy może nie we wszystkich, w wybranych szkołach powiatu kętrzyńskiego. No i projekt się skończył, natomiast drużyna trwa nadal przez 2 lata. Cały czas realizujemy harcerskie metody nauczania, czyli rajdy, biwaki, nauka życia, nauka rozpalania ognisk, poruszania się po terenie, radzenia, generalnie radzenia sobie w życiu. Jeździmy na biwaki, jeździmy na rajdy, co roku mamy wspólny taki obóz wakacyjny, który nam pomaga też nas gmina, to z projektów gminnych te projekty mamy finansowane częściowo. No i co, należymy do Chówca Bartoszyce, ponieważ nasza drużyna to nie tylko tutaj Sądoczno, Korsze, ale też Sępopol, czyli obszar LGD Barcja i dlatego
dlatego należymy do Chówca Bartoszyce. Drużyna waha się tak w granicach 20 osób. Wiadomo, część ludzi kończy, dzieciaków kończy gimnazjum, część przychodzi. I tak myślę, że około 20 osób, co na taką małą miejscowość jak Sątoczno, gdzie w szkole jest 170 uczniów, mi się wydaje, że jest dużo. Także. Chętnie przychodzą? Chętnie przychodzą. Jest to jakaś odskocznia, mam nadzieję, dla nich od szkoły i no mamy jakieś takie akcje wspólne, też kościelne, tutaj często służymy do mszy, obstawiamy jakieś główne uroczystości, sprzątamy cmentarze, no takie generalnie, no pomoc społeczna. To jest dobre, że te dzieci po prostu no mają taką alternatywę trochę dla zajęć w szkole i uczą się takiego bezinteresownego pomagania, co w społeczeństwie myślę dzisiejszym jest bardzo cenny. Z tego, co sygnały do nas dochodzą, to ludziom się podoba, że ci harcerze istnieją, że gdzieś tam funkcjonują. Właśnie szczególnie jak robimy takie akcje, jak sprzątamy cmentarz przed świętem zmarłych. Głównym naszym celem w stowarzyszeniu jest rozwój turystyki regionu. Chcieliśmy pokazać, że rzeka Guber i Sajna jest też wspaniałym miejscem do uprawiania kajakarstwa rodzinnego. I w tym celu poczyniliśmy też kroki, udrożniliśmy tak naprawdę odcinek Gubra między Prosną a Sępopolem i od 2 lat organizujemy tam spływy kajakowe. I tutaj też napisaliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego poprzez LGD Barcja na zorganizowanie takich 40 wycieczek rodzinnych, zarówno kajakowych jak rowerowych. I no, dzięki temu projektowi też zakupiliśmy 5 kajaków dosyć nowoczesnych, które w tej chwili posiadamy na stanie stowarzyszenia i organizujemy spływy na tym odcinku rzeki między Prosną a Sępopolem, a nawet też wyżej między Lwowcem a Sępopolem. Z tych spływów może korzystać cała społeczność. Ogłaszaliśmy się zarówno na stronie Urzędu Gminy, na naszych stronach. Jest telefon, można dzwonić, zamawiać te kajaki, my przywozimy, odwozimy.